Spróbujemy się przenieść na Lubelszczyznę, w okolice gminy Grabowiec, do wsi Żurawlów, w której usiłuje gaz łupkowy wydobywać koncern Chevron. Na nieszczęście dla tego koncernu spotyka się już od ponad roku z bardzo aktywnym, konkretnym i dość skutecznym oporem mieszkańców tej wsi. Spróbujemy połączyć się z panem Emilem Jabłońskim, sołtysem wsi Żurawlów, żeby opowiedział nam, jak przebiegają protesty, jak wygląda sytuacja obecnie w gminie Żurawlów. Musimy się połączyć jeszcze raz. Być może pan sołtys ma problem, gdyż obecnie na bieżąco ludzie cały czas okupują teren wokół tej inwestycji. Paweł Nogal, niezależna telewizja.pl. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteśmy, panie sołtysie, na antenie audycji Alter News, w której przedstawiamy między innymi sytuację, jaka się narodziła w ostatnich dniach w Żurawlowie w kontekście oporu wobec firmy Chevron, która usiłuje postawić wiertnie od ponad roku chyba, usiłuje postawić wiertnie w państwa gminie, w państwa wsi. Proszę nam powiedzieć, jak wygląda sytuacja, jak wygląda stosunek mieszkańców, skąd się wzięła w ogóle firma Chevron u państwa? No więc o firmie Chevron myśmy się dowiedzieli pod koniec roku 2011. Zaczęli się kręcić u nas po wsi, tak nie wiadomo o co chodzi, no. Obiecują, coś tam zrobią, prawda, jakieś miejsca pracy będą. Zaczęli nas tu podchodzić, w końcu okazało się, że już są zawiązane umowy z dwoma rolnikami ze wsi od nas. Po cichu, nikt o tym nie wiedział. Przyjeżdżali, instruowali nas, już tutaj nas podchodzili, zawiozą nas na wiertnie do Chorodyska, to jest gmina Kraśnieczyn. Dawne województwo chełmskie już nam tu zrobili wycieczkę 15 grudnia 2011 roku. No byliśmy jeszcze nastawieni mniej więcej tak do tego optymistycznie, że nie to, że nie. No i cóż się zmieniło? Cóż się właśnie zmieniło? To miejsce, jak wygląda odwiert. I cóż się zmieniło w 2012 roku? W 2012 roku zaproponowali nam spotkanie. U nas na wsi firma Chevron z mieszkańcami. To miały być właściwie zaliczone do konsultacji społecznych. Takie spotkanie pomogłem zorganizować wójtowi, był wójt, przywieźli profesora Harasimiuka z Lublina, panią Woźnicką z Lublina, no i przyjechała firma Chevron. Myśmy zaprosili na to spotkanie ludzi z Polski, którzy mają jakieś wiadomości więcej niż my, mieszkańcy, no bo jesteśmy nowicjuszami nawet w tym temacie, nie znamy tego tematu, żebyśmy dyskutowali na równym poziomie. Przyjechała telewizja, TVN24 i inne stacje jeszcze były i radio. Przyjechała firma Chevron, jak zobaczyła, że jest telewizja, zjechali się mieszkańcy z wiosek sąsiednich, powiedział szef, że nie weźmie udziału, jak nie usuniemy telewizji. Coś takiego. Po dyskusji telewizja zostaje, jeżeli telewizja wychodzi, mieszkańcy też wychodzą. Więc Chevron powiedział, że nie będzie z nami rozmawiał przed kamerami. Został tylko profesor z sali. Został tylko profesor Harasimiuk i pani Woźnicka i tam nam wykładali, co, jak to polega, na czym, nas uczyli. W końcu była dyskusja mniej więcej z ludźmi z Polski, bo my byliśmy w tamtym momencie jeszcze mało, jak to się mówi, zaangażowani w to. No i z tej dyskusji wynikło wiele wątpliwości. Nie utrzymaliśmy odpowiedzi na wiele pytań, a co nas najbardziej, jak to się mówi, wbiło do serca, że firma wyszła z sali, nie chciała z nami rozmawiać przed kamerami. To nas zadziwiło, dlaczego taka firma światowa nie chce rozmawiać z mieszkańcami przed kamerami.
I panie wójcie, z tego, co podawały media, to w marcu żeście zablokowali wybudowanie tej wiertni, w marcu zeszłego roku. Tak, bo tutaj władnym decyzji o miejscu odwiertu był wójt gminy Skierbieszów, który posiada na terenie koncesji największy obszar pod swoim władaniem, więc był to wójt gminy Skierbieszów. On wydał decyzję o lokalizacji wiertni w Żurawlowie. Myśmy to mieszkańcy zaskarżyli do samorządowego kolegium odwoławczego i wygraliśmy to w samorządowym kolegium odwoławczym, że firma nie ma prawa tutaj stawiać wiertni, ale firma miała wydzierżawione pole i dalej działała, dalej się pchała do przodu. Więc myśmy się doczytali nie w raporcie środowiskowym, tylko to się inaczej nazywa, no w tej chwili mi wyszło z głowy. Prawdopodobnie w raporcie oddziaływania na środowisko, mogą robić tak. Tego swego zamierzenia od 1 marca do 15 lipca ze względu na lęk ptaków. I to się udało państwu wstrzymać. Rozumiem, że mieszkańcy... Firma przyjechała 13 marca do prac ziemnych, zwiozła tutaj maszyny, przyjechali o 6 rano, a myśmy byli już wcześniej przygotowani na to, bo czuliśmy, że coś takiego może nastąpić. No i z tymi dokumentami zablokowaliśmy firmę Chevron, przyjechały nawet wtedy to jeszcze władze z powiatu, wójt nasz, no i tak się sprawa rozstrzygnęła. Firma Chevron mówiła, że ma wszystkie dokumenty potrzebne do tego odwiertu i tak nam wieźli cały dzień te dokumenty. Nie dowieźli, więc wyszła decyzja, że usuwają sprzęt na lawetach, został wywieziony. Panie sołtysie, to teraz przejdźmy, jakby udało się wam to zrobić, przejdźmy do wydarzeń z ostatnich dni. Chevron pojawił się znowu. Tak, bo... Próbował ogrodzić teren. Słyszy mnie pan? Tak, proszę bardzo. Wyszła taka inicjatywa, że myśmy potwierdzili protestem 15 lipca, że my ich nie chcemy. No i zdawało nam się, że pani Bukowska uświadczyła, rzecznik prasowy Chevronu, że nic nie zamierzają robić na terenie gminy Grabowiec. Więc to nas uspokoiło. Mieliśmy przykładowo pół roku spokoju. Wyszła w międzyczasie lokalizacja wiertni w Ministrówce. To jest w prostej linii jakieś 6-7 kilometry od nas. No i w międzyczasie myśmy zaskarżyli też do Ministerstwa Ochrony Środowiska ich koncesję. I jeżeli oni chcieli zrobić próbny odwiert na Ministrówce, sprawa w ministerstwie nie była zakończona, więc żeby tam zrobić lokalizację, musieli wyjść z Żurawlowa. W lutym tego roku złożyli do wójta pismo, że chcą ogrodzić działkę, tą, którą mieli na Żurawlowie. Wójt wyraził zgodę, bo to jest na zasadzie zgłoszenia. Ale w międzyczasie sytuacja się na tyle zmieniła, że oni w kwietniu musieli zrezygnować z lokalizacji Żurawlów, bo nie była sprawa zakończona w ministerstwie, a tamta w Ministrówce też była zaskarżona, więc dwie sprawy nie mogą trwać. Więc z Żurawlowa zrezygnowali na rzecz Ministrówki. Ale jednak do Żurawlowa teraz wrócili, bo musimy, panie sołtysie, mamy ostatnią minutę, musimy się jakby zbliżać powoli do końca. Bo się okazuje, że mimo tego, co pan powiedział, wrócili do Żurawlowa i to, co nas najbardziej interesuje, to w jaki sposób, jakimi siłami państwo żeście faktycznie znowu postawili na swoim i nie wpuściliście Chevronu, nie pozwoliliście Chevronowi na dokonywanie tych prac de facto budowlanych zmierzających prawdopodobnie do mimo wszystko kontynuowania tej inwestycji. Mamy ostatnią minutę. My tylko mamy dokumenty, co do tych ich prac, czytamy je dokładnie ze zrozumieniem i wyciągamy im te wszystkie nieścisłości, które mają w dokumentach. Na tą chwilę okazuje się, że firma Chevron nie ma koncesji Grabowiec, więc nie może wykonywać tutaj żadnych prac, nawet grodzić tego, bo to jest związane z inwestycją. Jeżeli nie ma koncesji, to nic nie mogą tutaj robić, bo w umowie dzierżawy jest,
że oni mogą korzystać z tego terenu tylko na odwiert służący do badań gazu łupkowego i ropy naftowej. W tej chwili nie mają koncesji, więc w ogóle nie wolno im na tym terenie nic robić. Świetnie, to panie sołtysie, proszę nam na koniec jeszcze powiedzieć, ile osób uczestniczy w tym proteście aktywnie, cały czas, przypomnijmy, cały czas. Liczy ze 100 osób, nie powiem, że 100% jest poparcia, bo faktycznie to przykładowo tam 15% nie, ale mamy wsparcie duże z sąsiednich wiosek. Bardzo fajnie. Także setka ludzi to jest prawie cały czas. No jesteśmy wszyscy rolnikami, mamy swoje obowiązki, mamy zwierzęta, mamy pole. No musimy o to też dbać, bo z tego żyjemy. I my o to walczymy, nikt nie może tego zrozumieć. My nie chcemy swojego stracić, swojego miejsca pracy. Panie sołtysie, bo my z tego żyjemy. Bardzo dziękujemy panu za rozmowę. Będziemy monitorować państwa wysiłki. Jesteśmy do państwa dyspozycji w razie czego. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dobrze, dziękuję. Do widzenia. No okazuje się, że 100 obywateli Lubelszczyzny jest w stanie powstrzymać wielki koncern światowy. Bardzo optymistyczna informacja na koniec nieco wydłużonego Alter Newsu. Do zobaczenia. Dziękuję.